Panie rzeczniku, kolejna szczytna inicjatywa, jeżeli chodzi o służbę więzienną, o Aresztę czy Świdnicy. Dzisiaj jesteśmy w świdnickim schronisku dla zwierząt. Tak, dokładnie w dniu dzisiejszym wspomagamy kolejną instytucję w ramach akcji Resort Sprawiedliwości Pomaga. Tym razem już po raz drugi w ostatnim czasie wybór padł na schronisko dla zwierząt bezdomnych Świdnicy, któremu przekazaliśmy szereg darów, głównie artykułów chemicznych, artykułów do dezynfekcji oraz karmę dla zwierząt, celem realizacji statutowych działań przez schronisko, aby zwierzętom było lepiej, czyściej, a jednocześnie, żeby pracownicy schroniska mogli realizować tą trudną misję pomocy zwierzętom, które zostały porzucone, czy też dotknięte jeszcze gorszą działalnością przez człowieka. W tamtym roku wspomagaliśmy również podobny sposób schronisko świdnickie. W tym roku chcieliśmy wrócić do tej pozytywnej akcji i tej idei i w ramach zbiórki przeprowadzonej przez funkcjonariuszy pozyskaliśmy dosyć istotną kwotę, którą przekazaliśmy na zakup artykułów niezbędnych wskazanych przez administrację schroniska. Dzisiaj podczas wizyty, podczas rozmów urodziły się też nowe pomysły, nowe inicjatywy, które może w przyszłości zaowocują jakiejś szerszej współpracy aresztu z schroniskiem. W trakcie rozmów z pracownikami schroniska pojawiły się faktycznie kolejne idee, kolejne pomysły, które chcielibyśmy wdrożyć. W ramach szeroko rozumianych zajęć kulturalno-oświatowych chcielibyśmy zaangażować osadzonych w realizację czy w pomoc w realizacji podstawowych zadań schroniska. Być może uda się w ten sposób nie tylko spożytkować siłę i energię osadzonych, ale jednocześnie zarazić im pasją i miłością do zwierząt, w tym samym pomóc tym zwierzętom, które zostały dotknięte działalnością człowieka. Służba więzienna również posiada zwierzęta, psy służbowe, które są niejako, można powiedzieć, drugim funkcjonariuszem, ponieważ są to zwierzaki niezbędne, zwłaszcza w pewnych działaniach, a mianowicie w wykrywaniu substancji niedozwolonych, zarówno przy wstępowaniu na teren jednostek, jak i w trakcie wykonywania czynności służbowych przez funkcjonariuszy na terenie samych jednostek. Trudno tutaj zastąpić węch zwierzęcia, który jest nieoceniony wręcz w niesieniu pomocy funkcjonariuszami przy wykrywaniu tych substancji niedozwolonych, które osadzeni permanentnie usiłują przemycać na teren jednostek penitencjarnych. W tamtym roku w drodze rozporządzenia ministra sprawiedliwości uregulowano również politykę w zakresie zwierząt służbowych, psów służbowych i odtąd zwierzę od początku do samego końca jest utrzymywane przez służbę więzienną w domu jego partnera, który jest jego partnerem służbowym, ale także można powiedzieć i partnerem życiowym, ponieważ po przejściu na emeryturę takiego zwierzaka, kolokwialnie rzecz ujmując, to zwierzę jest nadal finansowane przez służbę i utrzymywane przez tego właściciela, a więc nie dochodzi tutaj do tego rozbratu pomiędzy zwierzęciem w okresie służby, a także po jej zakończeniu. Ponadto my jako funkcjonariusze również troszczymy się o zwierzęta, ponieważ niemalże każdy z nas posiada w domu psa, kota, czy też jakiekolwiek inne zwierzę i są to bardzo bliskie nam zwierzaki, którymi się opiekujemy, troszczymy, a więc szczególnie istotny jest dla nas również ten los tych zwierząt, które zostały porzucone w wyniku działalności człowieka i w wyniku jego działań. Panie Adrian, no dzisiaj wizyta tutaj darczyńców z aresztu śledczego w Świdnicy. Wy potrzebujecie takiej pomocy, a jakiej pomocy najbardziej potrzebujecie? No, każda zbiórka jest potrzebną. Na dziś w schronisku zamieszkuje około 120 zwierząt, 80 psów, 40 kotów. Ta liczba w zasadzie nie ulega zmianie w ostatnich tygodniach. Stąd też potrzeb jest bardzo, bardzo dużo. Zawsze cieszą nas takie zbiórki, szczególnie jeżeli są to właśnie zbiórki takich rzeczy jak środki czystości, ponieważ może w pierwszej kolejności myślimy o przekazaniu bezdomnym zwierzakom karmy, a dopiero później zastanawiamy się właśnie, jak ta praca tutaj wygląda. A w rzeczywistości jest tutaj mnóstwo prac też właśnie porządkowych, trzeba wszystko utrzymać w czystości, w higienie. No i mnóstwo jest dezynfekcji, bo te wszystkie wirusy, bakterie nie dotyczą tylko ludzi, ale również zwierząt i ich bezpieczeństwa. Najlepiej pomagać zwierzakom właśnie wspierając, czy to wspierając schronisko pomocą finansową, przekazaniem
przekazując darowizny finansowe, czy uczestnicząc w takich akcjach, organizując takie zbiórki. Zawsze bardzo nam miło, jeżeli ktoś wcześniej da znać, zapyta właśnie o bieżące potrzeby, ze względu na to, że w okresie, kiedy na przykład latem mamy tutaj więcej kociąt, potrzebujemy dużo więcej żwirków, a w okresie zimowym no, rośnie zapotrzebowanie, czy to na koce, ręczniki, czy karmę dla psów, czy właśnie też środki czystości. Oprócz takiej pomocy w postaci przekazania darów, czy można wam pomóc w jakiś inny sposób? Czy wolontariat, czy właśnie jakieś prace porządkowe? Czy są tutaj obszary, w których taka pomoc jest potrzebna? No, w schronisku dzieje się zawsze bardzo dużo. My o wielu akcjach piszemy właśnie na naszej stronie internetowej, czy w mediach społecznościowych. Generalnie wszystkie takie darowizny finansowe, poza właśnie takimi zbiórkami, teraz można też wpłacić przez stronę, dedykując tę darowiznę konkretnemu zwierzakowi. Mamy taką funkcję, ona działa i są osoby, które też chętnie nas wspierają w ten sposób od początku roku. Wolontariat to też jest bardzo cenna i potrzebna inicjatywa. Z tą tylko różnicą, że ze względu na tą ilość zwierząt, którą tu mamy, no ich przeszłość, ich jednak traumy często związane z tym, co je spotkało i co spotyka też je w warunkach schroniska. Są to zwierzaki wymagające no, szczególnej uwagi, szczególnej troski, więc zawsze przygotowujemy wolontariuszy poprzez nabór. I taki nabór też będzie ogłaszany na przełomie lutego, marca na stronie schroniska. Ponadto organizujemy rozmaite licytacje na Facebooku, organizujemy dni otwarte, albo zawsze są też takie tak zwane dni aktywności społeczności lokalnej, kiedy są to właśnie takie prace gospodarcze, porządkowe. Teraz mamy zimę, więc dzieje się może troszeczkę mniej. Jest też początek roku, to dla nas taka praca sprawozdawcza. Niemniej zawsze o wszystkim piszemy i na wiosnę na pewno ruszamy ze wszystkimi tymi inicjatywami, o których wspominałam. Gdzie się musi udać albo co musi zrobić osoba, która byłaby zainteresowana adopcją zwierzaka? W pierwszej kolejności poszukiwania zwierzaka do adopcji rozpoczynamy na naszej stronie schroniskoświdnica.pl. Mamy zakładkę psów do adopcji, kotów do adopcji i teraz też taka funkcjonalność tej strony pozwala na to, że od początku stycznia tego roku możemy sobie wyszukać pupila po cesze charakteru. To jest dla nas szalenie ważne, bo jednak praktykujemy takie adopcje bardzo mądre, bardzo przemyślane, a nie ponad wszystko. Czyli przeczytamy te opisy, zapoznamy się, kontaktujemy się ze schroniskiem, bądź przyjeżdżamy na wizytę, na zapoznanie z tym zwierzakiem. Później podpisujemy umowę adopcyjną, jeżeli już właśnie dopasowaliśmy to zwierzę charakterem, będzie ono mogło być przekazane nowemu opiekunowi po wszystkich szczepieniach, kastracji, sterylizacji, zaczipowane, odrobaczone. Czyli każdą osobę chętną do pomocy bądź do adopcji odsyłamy? Odsyłamy wszystkich chętnych pomagać na naszą stronę internetową www.schroniskoświdnica.pl.